Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie w kolejną niedzielę. Dziś przedstawię Wam temat, na który natknąłem się przeszukując internet. Jest to temat spiskowo-teoriowy, więc musicie pamiętać, że tego typu tematy to jeden wielki zbiór teorii, które nie muszą być prawdziwe, choć czasem takimi się okazują. A czym się dzisiaj zajmiemy? Tak jak macie w tytule, opowiem Wam, czym jest kodeks alimentarius i w jaki sposób różne koncerny i wpływowi ludzie używają go, by trochę namieszać w świecie. Pamiętajcie, że są to spiskowe teorie, nie muszą, choć mogą być prawdziwe. To, że je przedstawiam, nie znaczy, że w nie wierzę, a linki do stron, z których korzystałem przygotowując ten materiał, jak zwykle macie w opisie. Kodeks alimentarius, czyli kodeks żywności, jest zbiorem globalnie przyjętych norm żywności, praktyk, zleceń oraz wytycznych, które wykorzystują urzędy służby kontroli, przedstawiciele środowiska naukowego oraz przemysłu rolno-spożywczego. Opracowanie uniwersalnego kodu żywnościowego miało na celu ujednolicenie przepisów dotyczących suplementów diety na całym świecie i ustanowienie międzynarodowych standardów bezpieczeństwa w handlu. Jednak koncerny farmaceutyczne zwęszyły w tym interes i zaczęły wywierać wpływ na komisję. A ta szybko poddała się naciskom i zaczęła wprowadzać ograniczenia i zakazy stosowania niektórych suplementów diety i witamin, by obniżać ich normy i sprawować bezpośrednią kontrolę nad żywieniem i zdrowiem obywateli na całym świecie. Już sama działalność Komisji Kodeksu Żywnościowego pozostawia wiele do życzenia. Organizowane przez nią spotkania odbywają się na zamkniętych sesjach, w których uczestniczą wybrani przedstawiciele biurokratycznych rządów z całego świata. Spotkania odbywają się za zamkniętymi szczelnie drzwiami, z dala od publiczności, a podjęte na nich ustalenia nie docierają do mediów. Dlatego też ogół społeczeństwa nie wie praktycznie nic na ich temat. Z założenia w kodeks alimentarius mają doprowadzić do międzynarodowej harmonizacji w zakresie przepisów dotyczących żywności i suplementów diety tak, aby dopasowywały się one do globalnych standardów przyszłości. Okazuje się jednak, że ani ta rzekoma harmonizacja, ani te standardy przyszłości nie są dobre dla ludzi, a wręcz przeciwnie, dążą do ograniczenia ilości osób na świecie i kontroli populacji. Jak wiemy, pod przykrywką pomocy i działań na rzecz naszego wspólnego dobra przemyca się różne dziwne, w najlepszym razie, rzeczy, które tak naprawdę wcale dla nas dobre nie są, jak na przykład imigrantów z Bliskiego Wschodu. Czego tak naprawdę możemy się spodziewać po kodeks alimentarius? Otóż głównymi dyrektywami, jakie zawarte są w owym kodeksie, są: zakaz sprzedaży suplementów diety, witamin i ziół w celach profilaktycznych lub leczniczych bez recepty lekarskiej. Uznanie terapii naturalnych i ziołolecznictwa jako nielegalnych praktyk. Zakaz przydomowej uprawy warzyw i owoców, czyli według tej spiskowej teorii, niedługo będą nam chcieli zakazać naszych przydomowych ogródków. Ograniczenie dziennych, dopuszczalnych dawek witamin i suplementów diety do minimum. To już jest według mnie troszkę poniżej minimum są te zalecane dawki. A te dawki maksymalne, które są, no, niektórym ludziom nie wystarczają, wiadomo, takie rzeczy są uzależnione bardzo indywidualnie, to powinien ustalić dietetyk. Ustalenie zbyt niskich wartości referencyjnych składników żywnościowych niezbędnych dla utrzymania optymalnego zdrowia. Czyli jemy na przykład za mało, dajmy na to marchewki, która ma beta-karoten, przez co no, przyjmujemy go za mało, no i czujemy się źle, idziemy do lekarza, lekarz daje nam receptę, kupujemy leki i się szprycujemy. Lecimy dalej. Uznanie takich roślin jak na przykład wrotycz, mięta pieprzowa czy nawet czosnek za niebezpieczne dla organizmu i wprowadzenie ograniczenia ich sprzedaży oraz regulacji dawek przez duże koncerny farmaceutyczne, czyli wszystko, czym możemy wyleczyć się sami, będzie nielegalne i niedobre. Każdy nowy suplement diety nie będzie mógł trafić na rynek, jeżeli nie przejdzie weryfikacji Komisji Kodeksu Żywnościowego, a ta będzie ograniczać pojawienie się na rynku zbyt dobrych, czyli zbyt wartościowych dla nas środków. Poparcie dla przemysłu produkującego żywność modyfikowaną genetycznie. I to już obserwujemy, moi drodzy, od jakiegoś czasu, chociażby niedawno, już jakiś czas temu była ta afera z żywnością z Kanady bodajże, która miała być pełna GMO. Ale o GMO jeszcze będzie. Wprowadzenie nawet do hodowli ekologicznych konieczności przyjmowania przez zwierzęta antybiotyków i hormonów wzrostu. Czyli będzie hodowla ekologiczna, która wcale ekologiczna nie będzie. Zredukowanie upraw ekologicznych do minimum, zielone światło dla roślin GMO. I to właśnie według mnie, moim zdaniem, to było już wprowadzenie tego punktu w momencie
pozwolenia na sprzedaż mięsa z Kanady, które jest więcej GMO niż mięsa w nim. Prawdopodobnie, tak słyszałem. Dopuszczenie do stosowania substancji chemicznych i konserwantów o naukowo udowodnionej szkodliwości, działających rakotwórczo i ogólnie szkodliwie dla zdrowia. Nie wiem, czy wiecie, ale podobno w niektórych szczepionkach nawet znajduje się rtęć, jakieś tam śladowej ilości rtęci, która jest masywnie szkodliwa dla nas. Żeby nie było, nie jestem antyszczepionkowcem, bo ja siebie i swoje dziecko szczepię, także nie mam z tym problemu. Promowanie produkcji przemysłowej na masową skalę, a nie lokalnej. No to już jest standard i to od bardzo wielu, wielu lat. Kodeks Alimentarius to przede wszystkim czysty biznes dla międzynarodowych banków, korporacji, przemysłu farmaceutycznego i wielkich przedsiębiorstw. Dyskredytowanie roli witamin, ziół, suplementów diety i zdrowej ekologicznej żywności jest celowym zabiegiem, który ma zamydlić oczy obywatelom, obudzić w nich lęk przed szkodliwością tych produktów oraz podbudować branżę farmaceutyczną. I według mnie działa bardzo dobrze. Wszyscy wiemy, jak ostatnio jest obsesja na gluten. Co to w ogóle jest gluten? Przed tą obsesją nikt nigdy o czymś takim nie słyszał, nie? Wiemy też, jakie ceny mają produkty ekologiczne, czy nawet zwykłe jajka, czy masło. I jak bardzo często reagują ludzie, którzy zdecydowali się na tego typu diety. To myślę, że bywają agresywni. Umniejszanie właściwościom naturalnych środków leczniczych oraz ograniczanie ich sprzedaży wspiera lekarzy, podbudowuje ich status, uruchamia lawinę zysków czerpanych z leków dostępnych tylko na receptę, a same leki już nawet nie leczą, tylko zaleczają choroby. No przecież wiemy to chyba wszyscy, że jak się idzie z grypą do lekarza, to jest lek przeciwbólowy, antybiotyk i do pracy. A tak naprawdę powinien być lek przeciwbólowy, który będzie zbijał gorączkę, mleko z czosnkiem, herbata z cytryną, ciepły kocyk, rosołek i tydzień wolnego od pracy. I wtedy człowiek by na lata był zdrowy. No ale to nie jest w interesie przecież firm farmaceutycznych. W ten oto sposób ogłupia się obywateli, którzy widząc jakąś witaminę na liście zakazanych, zaczynają wątpić w sens ziołolecznictwa i naturoterapii, porzucając naturalne metody wspierania swojej odporności, takich jak jedzenie czosnku, czy sporządzanie domowych syrepów z cebuli, rumianku czy mleczy i walki z chorobami. Przez to stają się lekomanami, takimi niewolnikami medycyny, którzy muszą kupić jakiś lek i muszą codziennie przyjąć całą garść piguł, bo inaczej to oni są strasznie chorzy. Nigdy nie dajmy sobie wmówić, że jedzone od stuleci jagody, czosnek, mięta lub obecne w organizmie i potrzebne człowiekowi witaminy i składniki mineralne są dla nas szkodliwe. Oczywiście nie można też przesadzić, ale szkodliwe same w sobie nie są, nigdy nie były i nigdy, moi drodzy, nie będą. I wiecie, jak już mówiłem, te starania przynoszą skutek. Wystarczy spojrzeć na ludzi, którzy na przykład nie jedzą glutenu. Albo na wegetarian. Często zdarza się, że traktują oni osoby jedzące normalnie jak przestępców, starają się narzucić swój punkt widzenia. Podobnie zresztą, jak dzieje się to w przypadku multikulti, a dorzucając do tego teorie, według których w GMO są jakieś składniki, które mają ograniczać płodność, idealnie się to wszystko wpasowuje i moim zdaniem podejrzanie jest to prawdopodobieństwo w zachowaniu niektórych ludzi, ale wnioski z tego wyciągnijcie już sobie sami. Ja ten odcinek już kończę, a za jego obejrzenie bardzo serdecznie Wam dziękuję i przypominam, że jeśli spodobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, napisz coś miłego w komentarzu, udostępnij film, gdzie tylko się da, żeby dotarł do jak największej liczby osób, a jeśli jesteś nowy, to zasubskrybuj i pamiętaj o zaznaczeniu dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Kolejny vlog jak zwykle za tydzień, a jutro oczywiście będzie jeszcze Flash News, czyli krótkie podsumowanie tygodnia. Trzymajcie się, pa!